Witam serdecznie, szczęść Boże, w kolejnym odcinku cyklu Kwadrans z historią. Dzisiaj, proszę powiedzieć, w tym miesiącu, obchodzimy 85. rocznicę ogłoszenia pięciu praw Polaków na kongresie Związku Polaków w Niemczech, który się odbył w Berlinie w 1938 roku. Ogłoszono wtedy pięć praw Polaków spod znaku RODła. Po pierwsze, Jesteśmy Polakami. Po drugie, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Po trzecie, Polak Polakowi bratem. Po czwarte, co dzień Polak narodowi służy. Piąte, Polska matką naszą nie wolno mówić o matce źle. Ogłoszone... 85 lat temu Pięć Prawd Polaków, związanych ze Związku Polaków w Niemczech, miały, pokazać, miały jakby pokazać kierunek działalności Polaków, którzy znaleźli się po traktacie wersalskim, na, na, stronie, na stronie niemieckiej. W 1922 roku utworzono Związek Polaków w Niemczech. Zrzeszał on osoby narodowości polskiej. Celem powstania tej organizacji, która liczyła w szczytowym momencie ponad 40 tysięcy członków, była walka o uznanie Polaków jako mniejszości narodowej w Niemczech. Ponadto chodziło o zrzeszanie się, oraz jednoczenie się ludności polskiej na terenie niemieckim oraz samokształcenie. Lider Związku Polaków Niemczech, ksiądz dr Bolesław Domański stawiał ogromny nacisk na kształcenie młodzieży. Uważał, że Polacy, polska ludność mieszkająca na terenie Niemiec. Powinna robić wszystko, żeby była lepsza od swoich sąsiadów Niemców. Zanim Hitler doszedł do władzy, w społeczeństwie jakby w przekonaniu uznawali się za ludzi lepszych. Dla Polaków, dla osób narodowości polskiej, były pewne związane ograniczenia. Związane z rozwojem, związane z działalnością. Chciałbym tutaj przytoczyć wspomnienie pani Marianny Lipki, jednej z ostatnich, która żyła jeszcze do niedawna, działaczki Związku Polaków w Niemczech. Tak wspomina postać księdza Domańskiego. Ksiądz Domański stawiał bardzo wysokie wymagania swoim wiernym. Chciał, aby we wszystkim, w pracy i nauce, byli lepsi od swoich sąsiadów Niemców. Dlatego w szkole polskiej, do której chodziłam na Złotowszczyźnie, od drugiej klasy, bo pierwszą klasę ukończyłam jeszcze w szkole niemieckiej, bardzo dbano o wysoki poziom. Ksiądz doktor Bolesław Domański kładł, kładł też ogromny nacisk na gruntowny rozwój oparciu o religię katolicką, o idee chrześcijańskie tworzył i inicjował powstawanie kółek różańcowych, stowarzyszeń o charakterze katolickim. Również kładł duży nacisk na tworzenie drużyn sportowych, na rozwój fizyczny i na rozwój duchowy. Tworzono również szkoły polskie na terenie na terenie Złotowszczyzny, na terenie Pomorza i na terenie Opolszczyzny. Najbardziej Związek Polaków w Niemczech był podzielony na pięć dzielnic. Jedną z najbardziej prężnych była właśnie piąta dzielnica na terenie Złotowszczyzny, którą, której niekwestionowanym liderem był ksiądz dr Bolesław Domański. Polityka. Niemiecka wobec ludności polskiej zaostrzyła się po 1933 roku, kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy. Była, była marginalizowana działalność. Polacy byli stopniowo prześladowani, stopniowo ograniczano im pewne y, tej mniejszości polskiej swobody obywatelskie. W 1938 roku zorganizowano z inicjatywy księdza Domańskiego Kongres Polaków, Kongres Związku Polaków w Niemczech w Berlinie. Było to wielkie wydarzenie, uczestniczyło w nim około 5000 osób. Wtedy ksiądz Domański ogłosił 5 ogłosił prawd Polaków. Również co ciekawe, zachowało się nagranie z tego kongresu. I ciemna, nam się wydaje nasza przyszłość, my się nie zradzajmy. Przyszłość urodziście ze Polskowskiej swej, za nic w świecie nie oddamy. Historia była taka, że nadawało to również radio, radio niemieckie. Działacze Związku Polaków w Niemczech potajemnie nagrali na taśmy magnetofonowe e, cały przebieg kongresu i potajemnie wysłali to siedziby Polskiego Radia w Warszawie. Gdzie zostało to przerobione też na płyty gramofonowe i na yy, i puszcz, i wyemitowane na falach y, polskiego radia w 1938 roku, i na szczęście kopie yy, tego kongresu się zachowały. Prężną działalność Związku Polaków w Niemczech przerwała najpierw śmierć księdza Bolesława Domańskiego, a niedługo później wybuch II wojny światowej. Wielu działaczy Związku Polaków w Niemczech zostało we wrześniu 1939 roku zamordowanych, rozstrzelanych, a wielu też działaczy zostało wywiezionych do niemieckich obozów koncentracyjnych, między innymi Sachsenhausen lub Dachau, albo tych zwykłych szeregowych członków, można powiedzieć, mało znaczących, przymusowo wcielano do Niemieckiego wojska, tak jak żyjącego do tej pory Alfonsa Tomkę, lub do y, lub y, wy, wywożono na roboty przymusowe y, w rolnictwie lub w kopalni na terenie III Rzeszy. Dzielnice Związku Polaków w Niemczech, które funkcjonowały przed wybuchem II wojny światowej, po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku znalazły się w granicach. Państwa Polskiego. E, wielu działaczy Związku Polaków Niemczych, którzy przeżyli tą eksterminację z rąk e, ludności niemieckiej, e, wróciło na swoje rodzinne tereny e, między innymi na złotowszczyźne czy na Ziemię Kaszubską. Warto podkreślić, że przez pierwsze lata powojenne. Działalność Związku Polaków w Niemczech była zamazywana, lub jeżeli wspominana, to pomijano fakt, że przywódcą był ksiądz katolicki, czyli ksiądz dr Bolesław Domański. Zmieniło to się w latach 70., gdzie się, rozpoczęły się gruntowne badania naukowe i popularyzacja y, wiedzy o Związku Polaków w Niemczech. Bardzo wielu działaczy zostało docenionych. Władze PRL-u ustanowiły nawet specjalne y, odznaczenie państwowe medal Rodła. Przyznawano im działaczom Związku Polaków w Niemczech oraz tym, którzy po 1945 roku brali udział w czynnej budowie y, państwowości polskiej na ziemiach odzyskanych. Warto podkreślić, że działac przedwojenni działacze Związku Polaków w Niemczech uzyskali jeszcze w okresie PRL-u uprawnienia kombatanckie za działalność w walce o polskość na, teren, na ziemiach niemieckich. Na terenie słotowczyzny od kilkudziesięciu lat istnieje kult Związku Polaków w Niemczech i kult osoby księdza doktora Bolesława Domańskiego. W 1989 roku zorganizowano potężne obchody z okazji 50. rocznicy śmierci. Charyzmatycznego kapłana i lidera tej polonijnej organizacji. W Złotowie i Zakrzewie do dzisiejszego dnia funkcjonuje kult księdza doktora Bolesława Domańskiego i Związku Polaków w Niemczech. Istnieje w Zakrzewie muzeum poświęcone działalności i dorobkowi. Związku Polaków w Niemczech. Odbywają się różne imprezy, festiwale, yy, yy, różne konferencje naukowe, które przypominają właśnie o tej działalności księdza Bolesława Domańskiego. Yy, od 1983 roku jest przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana nagroda. Imienia księdza doktora Bolesława Domańskiego, która jest przyznawana za właśnie działalność patriotyczną, działalność katolicką, narodową na terenach właśnie ziem odzyskanych. Wśród laureatów można wymienić m.in. kardynała Ignacego Jerza, generała Bolesława Nieczuje Ostrowskiego, Andrzeja i Gabriele Cwojdzińskich. 29 kwietnia odbędzie się 37 gala nagrody imienia księdza doktora Bolesława Domańskiego więc yy, wyróżnienie którego patronem jest właśnie yy, słynny kapłan z Zakrzewa yy, jest jedną z najstarszych tutaj przyznawanych na Pomorzu na nagród przyznawanych przez organizacje pozarządowe Dziękuję bardzo.